Proszę Państwa, zaczniemy od komentarzy do raportu, o którym rozmawialiśmy przez większą część rozmowy z panią doktor Baczyńską. Skomentował go niezawodny wiceminister Kantak i w tej chwili poproszę o. Jego pierwszą, pierwszą część wypowiedzi. Przygotujcie się Państwo na, jak zwykle u Kantaka i jemu podobnych, na mocną retorykę wojenną, no bo jest wojna. Jest wojna, proszę Państwa. Angela, czy jesteśmy już gotowi? Kaletę, kaletę razy trzy poprosimy po kolei. Więc gdzie mamy pana kaletę? Już, proszę państwa, ten cytat nadchodzi, nadchodzi. Proszę bardzo. Chodzi o zarzut dotyczący funkcji prokuratora generalnego i jego kompetencji. W Niemczech minister sprawiedliwości bezpośrednio może wydawać prokuratorom polecenia. Komisja Europejska nie wyraża wątpliwości w raporcie dotyczącym Niemiec, że jest taka kompetencja ministra sprawiedliwości. Proszę Państwa, a wyobraźcie sobie, że w Niemczech, i tu nawiązuję do słów dr Baczyńskiej, ministrem sprawiedliwości jest Ziobro. Ma fundusz sprawiedliwości i ręcznie steruje e, e, prokuratorami. Zaręczam Wam, że byłoby to odnotowane w raporcie na temat Niemiec. Problem polega na tym, problem polega na tym, że reaguje się na negatywne zjawiska w danym kraju. Tu i teraz, no właśnie, znowu te Niemcy. Proszę Państwa, Niemcy się będą przywijać jak zawsze w tym programie, bo Niemcy, jak wiadomo, napadły na Ukrainę w zupełnie niedawno i jeszcze chcą oddać Tereny zawisłą Rosji. Tacy ci Niemcy są, zdaniem, zdaniem polskich rządzących. W Hiszpanii mają taki sam KRS, jaki mamy w Polsce. Myślicie Państwo, że Komisja Europejska straszy Hiszpanów odebraniem funduszy, jak to robi wobec Polski? Proszę Państwa, zauważcie, że ostatnim zdaniem. Ostatnim zdaniem pan minister tak sam trochę sobie podstawia nogę. Komisja Europejska wyraża ubolewanie, że Hiszpanie w swojej procedurze nie wybrali członków KRS, bo tam jest konflikt w parlamencie. Czy wyobrażacie, wyobrażacie sobie państwo jakiś konflikt w parlamencie polskim, który doprowadziłby do niewybrania? Członków KRS nie ma takiego konfliktu, bo po prostu PiS kupiłby sobie sześciu posłów z planktonu i tak jak to zrobił, i wybrałby do tego KRS-u. Zatem cały czas jesteśmy w porównywaniu rzeczy nieporównywalnych, a do tego wszystkiego proszę Państwa, mamy sytuację, w której jest kwestia całego systemu. I państwo jest systemem, który jest większe od prokuratury, od Rady Sądownictwa, takiej czy innej, te systemy nawzajem mają się wspierać, kontrolować, bądź sobie przeszkadzać w psuciu państwa. Poproszę o kolejny screen z kontakiem. Dla mnie jest to po prostu coś absolutnie skandalicznego i dramatycznego. Jeszcze niech ta pani, to, to chodzi o Werę Jurową, e, nakaże nam chodzić w jakichś tęczowych sukienkach i garniturach. Poziom absurdu e, e, osiąga już poziomy maksymalne, poziom poziomy. Ale to jest cytat. Zaraz okaże się, że tylko Donald Tusk albo Radosław Sikorski albo ktoś jeszcze inny z całej wierchuszki Platformy to tylko wówczas otrzymamy jakieś środki finansowe. Zauważcie Państwo, że przy tym wszystkim, przy tej retoryce wojennej, jest jakaś taka zawsze w wypowiedziach jednego ze słynnego tercetu kakao. I generalnie, jeśli chodzi o tych ludzi ze zjednoczonej prawicy, oni mają jakiś problem z sukienkami i z kolorami. To, to, to jakoś obsesyjnie wraca. Pan kantak boi się, że ktoś mu każe chodzić w tęczowych kolorach. Przecież to by mu nie pomogło. My i tak wiemy, że pan kantak jest bardzo szary. W co by się nie ubrał? Nawet jakby się ubrał w tęczową sukienkę, ta szarość by z niego po prostu wylazła i przykryła tę sukienkę. No ma chłop jakiś problem z ubiorem najwyraźniej. Ale zobaczmy, co jeszcze pan Kantak mądrego powiedział. Treść raportu stworzonego przez Jurową najlepiej świadczy o tym, że Unia Europejska wymaga głębokiej reformy. Jeśli uda nam się pokonać wspólnymi siłami Sowietów na Ukrainie i nastąpią spokojne czasy, to naprawdę trzeba zacząć zastanawiać się, w jaki sposób Unia Europejska ma wyglądać, także pod względem instytucjonalnym. Pod względem zarządzania. To, co się w tej chwili dzieje, to jest coś absolutnie ohydnego. Proszę Państwa, nie wiem, jaki jest udział pana Kantaka w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Obawiam się, że mizerny. Więc skąd jego twierdzenie, że on wspólnymi siłami pokona Sowietów na Ukrainie? Dopytałbym pana kantaka, gdybym z, z miał okazję z nim rozmawiać. Na pewno byłbym porażony jego bohaterstwem i wkładem w te wspólne siły. Natomiast zauważcie państwo, to jest coś, co się zaczyna pojawiać. Powiedział o tym także ostatnio kilkukrotnie sam pan Prezes Kaczyński. Otóż PiS zapowiada, że weźmie się za reformę Unii Europejskiej. No, proszę Państwa, gdyby oni jeszcze cokolwiek umieli, ci ludzie o dwóch lewych rękach i Rozumku nie za wielkim, to bym się zaczął martwić o Unię Europejską. Na szczęście wiem. Na szczęście wiem i Państwa też zapewniam, że nie zreformują tej Unii Europejskiej. Nie. Natomiast i, i oni też wiedzą, że nie mają nic w tej sprawie do powiedzenia, ale kluczowe jest to ostatnie zdanie. To, że Unia Europejska jest ohydna dla Pana Kantaka i to, że należałoby ją natychmiast zmieniać, bo pisowi ona nie odpowiada. To, to jest ten przekaz, który idzie do wyznawców i jeśli wyborów nie będzie szybko, to myślę, że ten przekaz będzie się wzmagał z jakąś dużą kulminacją w przyszłym roku i jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, jeżeli one oczywiście odbędą się w jakimś terminie, bo to są wszystko jak to w pisie duże niewiadome w jakiej formule kiedy i po co odbędą się wybory. Nie odmówiła sobie nie odmówiła sobie komentarza. Jedna z kobiet, którą jak pamiętacie w pewnych rankingach mediów rządowych uznawano za tam najbardziej wpływową kobietę w Europie, na świecie. No to Cóż nam powiedziała pani beata Szydło-wpływowa kobieta? Komisja Europejska wydała dla Polski szereg zaleceń, jak ma wyglądać nasze prawo i system polityczny. Tymczasem, patrząc na to, co wypisuje Komisja Europejska, to raczej Komisji przyda się zalecenie. Niech komisarze nie wychodzą poza swoje kompetencje ściśle określone w traktatach. Powiedziała to pani premier, która uznała, że nie będzie na początku swojej kadencji jako premiera, która uznała, że nie będzie publikować wyroków, które jej nie odpowiadają. Tak, to jest ta sama pani, ona tu była premierem Rzeczypospolitej. To jest ta sama pani, która z meandrów przebiegłej, z taktyki. Kaczyńskiego stała się premierem z niewiadomych przyczyn, a potem z niewiadomych przyczyn przestała być premierem. Po drodze była obwołana. Po drodze była obwołana kobietą bardzo wpływową. I tutaj, proszę Państwa, jestem przygotowany na wszystko. Bożena Breczko pisze, że brakuje tu z gazetami. Redaktor naczelny to tylko z komputera czyta. Ha ha, 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 proszę państwa. Jedna gazeta. Druga gazeta. Trzecia gazeta, bardzo polska. Nie będzie lekko, nie będzie lekko. Gazety, proszę państwa, też są. Tweety pokazuję wam na ekranie komputera, ponieważ tweety pokazują się na Twitterze, a nie w gazetach. I teraz przejdziemy do bardzo poważnej analizy. Ekonomicznej. Z Gazety, proszę Państwa, z tygodnika opinii podstawowego, który się nazywa Do Rzeczy. Możemy już zdjąć ten screen. E, tak, to, to tak wygląda tygodnik e, opinii. E, znajdujemy tam tekst na stronach, które pewnie są rzadko czytane, bo a może nawet Państwo jeszcze nie wiedzieli, tygodnik do rzeczy ma strony ekonomiczne. Tak się przynajmniej. Nazywają. I na stronach ekonomicznych dostajemy tekst autorstwa Tomasza Cukiernika. Tekst zatytułowany: Dlaczego nie brać dotacji? Chodzi oczywiście o dotacje z Unii Europejskiej. Już sam wstęp spowodował, że zacząłem chłonąć te treści. I z jakąś perwersyjną, zupełnie radością. Bo na wstępie pan Cukiernik pisze tak: Mogę czuć się jak prekursor. Mam ogromną satysfakcję, bo to, o czym pisałem już 18 lat temu, czyli zanim Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, choć powoli. To w końcu przebija się do mainstreamu. Chodzi o świadomość tego, że unijne dotacje są szkodliwe i nie są manną z nieba, którą dostaje się za darmo. Moje wyliczenia i analizy, które prezentowałem w moich książkach i artykułach na temat Unii Europejskiej, wskazywały na to, że Polsce nie opłaca się brać dotacji. Eee... No, moi drodzy. Moi drodzy, no to mamy do czynienia z kimś, kto zawsze był przeciwny integracji europejskiej i tak mu zostało. I jest z tego od 18 lat e, dumny. Autor skupia się na e, uzasadnianiu swoich e, e, tez e, na przykład rozrzutnością. E, no, i e, pisze, publiczne podmioty wydały setki milionów na różne projekty, a teraz trzeba te obiekty utrzymywać z pieniędzy podatnika. A z czyich pieniędzy należy utrzymywać e, te obiekty? Czy jeżeli kupuje ktoś z nas prywatnie, za własne pieniądze, nie za pieniądze z Unii Europejskiej, samochód, to czy oczekuje, że ktoś inny będzie za niego pował benzynę. No jest rzeczą oczywistą, że jak się wybuduje coś, jakąś infrastrukturę, to potem trzeba ją utrzymać. Jeżeli jest to infrastruktura publiczna, to się utrzymuje to z podatków, czyli z pieniędzy publicznych. I teraz pan Cukiernik pisze, zamiast wspierać budowę dobrobytu, obiekty te obciążają gospodarkę. Czyli proszę Państwa, jeżeli budujemy autostrady, Centra kultury, szkoły, przedszkola. To to jest kompletnie bez sensu, bo wydajemy pieniądze na obiekty, które potem trzeba utrzymywać. W takich przedszkolach zatrudniać jakiś ludzi, jakieś dzieci tam zaopiekować przepraszam za brzydkie słowo. A przecież moglibyśmy wydać te pieniądze na dobrobyt. Może państwo mają jakąś tezę. Jak ten dobrobyt powinien wyglądać, jeżeli, jeżeli rezygnujemy z tego typu inwestycji? No, jako klasycznie nietrafione projekty to jest opera i filharmonia Podlaska, lotnisko w Łodzi czy lotnisko w Świdniku. Ja, proszę Państwa, dosyć często krytykuję tę lotniskową, szczególnie Manię. Natomiast mam pewien problem z krytykowaniem inwestycji w centra kultury, w teatry, operę i filharmonię, bo ja uważam, że w Polsce jest ich za mało. W Polsce nie dorobiliśmy żadnego pana Carnegie, który by zbudował Carnegie Hall, w związku z czym buduje to Państwo. No i właśnie, małpia jak słusznie zauważa. Nie znajdziemy w tym tekście krytyki centralnego portu komunikacyjnego. Jakoś tak się, jakoś tak się składa. Muzeum Śląskie w Katowicach. Proszę państwa, zdaniem pana cukiernika, fatalny pomysł hala widowiskowa w Bielsku-Białej, galeria sztuki współczesnej w Szelandzi, akwapark w Suwałkach, filharmonia w Kielcach i tym podobne. To jest cała taka lista, którą pan Cukierink uważa. Ja państwu powiem tak, są oczywiście, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, są czasami inwestycje wynikające, które jakby są mało uzasadnione, kosztowne. I świecą pustkami. Te lotniska pewnie tak wyglądają. Nie wiem, jak tam te hale w subałkach i tym podobne. Tylko, że proszę Państwa, to nie Unia Europejska decyduje, czy my budujemy lotnisko, akwapark, czy cokolwiek innego, tylko decydowały najczęściej społeczności lokalne, czyli samorządy. Więc jeżeli do kogoś trzeba mieć pretensje, to do tego, że do, do samorządu, który zdecydował, że. Jest potrzebne Muzeum Sztuki Współczesnej albo akwapark, eee, ale winna jest Unia. Danym pa, pana Cukiernika, on już 18 lat temu wiedział, że e, e, będzie Unia. Piotr Strychalski pyta, Muzeum Śląskie skrytykował, a był, widział? Nie wiem, czy był i widział, ale uważa, że jest za drogie. Tak po prostu. I za drogo E, 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 za drogo e, zostało, a za drogie w utrzymaniu, tak? E, no, pan cukiernik oburza się także ingerencją w rynek. Dotacje unijne zaburzają funkcjonowanie mechanizmów rynkowych. Mamy do czynienia nie tylko z nieuczciwą konkurencją. Jedna firma dostanie pieniądze, a druga nie opóźnianiem inwestycji firma nie może rozpocząć procesu inwestycyjnego zanim nie zostanie przyznana subwencja lecz także dochodzi do nieoptymalnej alokacji zasobów żebyście państwo wiedzieli stosuje się z zewnątrz takie metody wspierania tak zwanej działalności gospodarczej która nie przynosi zysku i dochodu gdyby te pieniądze zostawić polskim konsumentom i producentom to konsumenci kupowaliby to, co im potrzebne, producenci by to produkowali. Wiecie państwo, mamy do, do czynienia tu z jakimś korwinistą, który uważa, że wydatki na kulturę są niepotrzebne, na komunikację są niepotrzebne. Bo jak będziemy mieli Dużo tych pieniędzy, to nie będziemy sobie budować dróg, bo wszyscy będziemy latać helikopterami. Przecież to oczywiste. I taki helikopter nie potrzebuje takiej struktury. Więc, jakbyśmy tych dotacji nie wzięli i tej składki nie płacili, kupilibyśmy sobie po helikopterze drogi, by były niepotrzebne że o kolejach nie wspomnę które też są bardzo kosztowne. Nie bardzo rozumiem. Jego ubolewanie nad firmami, no bo w normalnych warunkach, nie mówię pod rządami PiS, w normalnych warunkach różne firmy mogą zwracać się o różne subwencje, dotacje. Tyle. Każda może, każda może. Jednej to wyjdzie, drugiej, drugiej nie wyjdzie. Fundusze unijne oznaczają przesunięcie decyzyjności w gospodarce z sektora prywatnego na urzędnika. W rezultacie politycy i biurokracja mają większy udział w funkcjonowaniu kraju. No, panie cukierniku, powiem Panu tak, jak są środki publiczne, to jednak jakaś władza publiczna podejmuje decyzję o ich wydatkowaniu i rozdysponowaniu. Przepraszam, ale tak jest. To nie jest, to nie jest, proszę państwa, to nie jest, proszę państwa, tak, że my sobie środki publiczne rzucimy o tako i niech ktoś łapie, albo zlikwidujemy w ogóle środki, środki publiczne. Ja wiecie Państwo, tak miotam się pomiędzy wykpieniem tego, co tutaj na, naprawdę na wielu stronach pan Cukiernik napisał, a, a jakimś poważnym wejściem w spór. No bo. Tak naprawdę to z czym walczy pan Cukiernik w tym tekście, to nie jest Unia Europejska, tylko to jest sektor publiczny jako taki i inwestycje w infrastrukturę, która będzie infrastrukturą publiczną, typu muzea, która nie powstanie ze środków prywatnych w kraju takim jak polskim. Polska. Jeszcze raz powtarzam, nie dorobiliśmy się swoich Cornegy'ch Fordów czy innych Kennedych, którzy zakładali duże fundacje, które budowały teatry, budowały opery i, i tym podobne rzeczy. Ale on to wszystko nazywa Unią Europejską i uważa, że każda decyzja samorządu w Katowicach, Kielcach, Zielonej Górze, w Lublinie, w to są decyzje Unii Europejskiej. No, na przykład zgodzę się z panem Cukiernikiem, że stadion w Lublinie jest przesadzoną inwestycją, ale jeszcze raz powiem no, o, o tym, że buduje się ten stadion, zdecydowała Rada Miasta i prezydent Trump. Co to ma wspólnego z Unią Europejską? Nie bardzo, no, były tam środki unijne, no, ale to przecież oni aplikowali e, o, te, o te środki. Więc generalnie te dotacje są niepotrzebne. Psują nas. Nie? Te, powinniśmy zwinąć te wszystkie autostrady, które zostały zbudowane za środki unijne, bo one są zupełnie niepotrzebne. Sami Państwo wiecie, powinniśmy zlikwidować wszystkie zmodernizowane linie kolejowe, etc., etc., całą infrastrukturę. Jak macie gdzieś pod ręką jakiś nowy teatr, weźcie go, wysadźcie, bo to na pewno za unijne pieniądze i Unia nam kazała jakieś głupie teatry budować, a moglibyśmy żyć w państwie dobrobytu, gdybyśmy nie zbudowali tych oper i teatrów. No, oczywiście nie, nie można, no bo jesteśmy w do rzeczy. Nie ma tekstu, który nie poruszy tego wątku. W ten sposób pojawiają się, pisze pan Cukier, niepotrzebne inwestycje. Pomijając promowanie LGBT i gender, typowym przykładem są tarasy i wieże widokowe w absurdalnych miejscach, czy ścieżki rowerowe. Wyobrażacie sobie, ścieżki rowerowe za te unijne pieniądze powstają. Zgroza jakaś. Zgroza. Nie, wiecie Państwo, w tym momencie mu się zimno zrobiło. E, e, z, z, z przerażenia. Na jednej z nich pan cukiernik obserwował jedną ze ścieżek rowerowych. E, w ciągu trzech lat widziałem dwóch rowerzystów. Wiecie, chłopak. Dosyć nudne życie, Wam powiem. Tak, siedzieć trzy lata i patrzeć na jedną ścieżkę rowerową, to faktycznie można obłędu pewnego dostać i zacząć pisać teksty do działu Ekonomia Tygodnika Opinii do rzeczy. Nieprawdopodobne. Czy ktoś z Państwa spędził ostatnie trzy lata na obserwacji jakiejś ścieżki rowerowej? Szukam kogoś, kto by mi wytłumaczył, co, co, co pan cukiernik, w jaki sposób to, w jaki sposób to e, e, robił. E, no tutaj burzył się, że się termomodernizuje ter mieszkania e, komunalne. Unijne, pieniądze, unijne dotacje to jest zatruty pieniądz. Kiedy wpłacamy te pieniądze w ramach składki, one są czyste. To nie Nasza składka jest czysta. Możemy je wydać na cokolwiek jak chcemy. To, co dostajemy z powrotem w postaci dotacji, to jest tak naprawdę bon towarowy, który możemy wydać zgodnie z rozporządzeniami i zaleceniami tego, kto nam daje. Pan cukiernik już nawet nie... nie Próbuję bilansować, że tam jednak my troszkę mniej wpłacamy, niż dostajemy. I to mógłby być jakiś argument. Mógłby być jakiś argument, żeby jednak te fundusze były. No i uważajcie, odkrywcze będzie fundusze Unii Europejskiej wzięły się z nie wzięły się z powietrza. To są pieniądze wcześniej zabrane pod przymusem unijnym podatnikom. No, jakby tu panu cukiernikowi powiedzieć. Panie cukiernik, no tak to jest, że pieniądze publiczne, czy to krajowe, czy unijne, są pieniędzmi podatnika, a podatki są pewnym przymusem. E, powiem więcej, w każdym kraju, w którym istnieją podatki, a to zdaje się, jest przemożna większość krajów, e, Podatki są przymusowe. Innej opcji. Innej opcji nie ma. No i finisz jest oczywiście spektakularny, bo Fundusz Odbudowy jest funduszem zadłużenia. Urzędnicy z Brukseli będą nam tutaj dyktować, żebyśmy wydawali, zaraz będą. Zacytuję, bo to jest jednak język oryginalny: będą uskuteczniane nieefektywne inwestycje państwowe. Uskuteczniane e, e, będą. E, banksterzy nie będą musieli zbyt długo namawiać eurokratów na stworzenie funduszu odbudowy. Korzyści są dla tych niedobrych e, banksterów. Stymulacje i wzrost wydawania pieniędzy publicznych nie są właściwą drogą odbudowy gospodarki. Najlepiej się odbudowuje gospodarkę bez pieniędzy. Tak należy rozumieć. Poświęciłem temu trochę czasu, bo to jest, proszę Państwa, taki przekaz dla tych, którzy są trochę, dla tych wyznawców PIS, którzy są trochę ambitniejsi i czytają strony ekonomiczne, tygodnika do rzeczy. Długi tekst. Od 18 lat pan Cukiernik ma rację, a generalnie najbardziej mu się nie podoba, że są pieniądze publiczne i, jakieś, i, jakieś, i jakaś infrastruktura publiczna powstaje. Ktoś z Państwa powiedział, że liczył na to, że jestem bardziej ekologiczny od radka. No, proszę Państwa, problem polega na tym, że albo ja kupię te gazety, żeby z Państwem się podzielić tą wiedzą, albo bym musiał zaprenumerować w sieci te gazety, a to jest, przepraszam, ponad moje siły. To nie możecie ode mnie wymagać tego, żebym ja prenumerował w sieci te gazety. Stąd nieekologicznie. Zresztą, proszę Państwa, umówmy się, to i tak. Tam połowa tego nakładu, i tak idzie do zwrotu. Więc ja i, i, i nie wiem, jak oni te zwroty utylizują. Więc, jak ja kupiłem, to być może uchroniłem środowisko przed niewłaściwą e, utylizacją e, tej masy e, papieru. Choć muszę Państwu powiedzieć moje dzisiejsze spostrzeżenie, e, kiedy chciałem sobie ten komplet, te gazety skompletować, że słaby to reżim, bo nawet w żabce. Nie można dostać rządowych pisemek, ale proszę Państwa, co absolutnie pocieszające, zawsze można liczyć na pocztę polską. Na poczcie polskiej kupiłem komplet. Wygrzebałem tam z pomiędzy biografii Jana Pawła II i porad siostry jakiejś, nie pamiętam, jakiejś, która mówi, jak gotować zupę. Wydłubałem te gazety. Proszę Państwa, w tymże samym do rzeczy, e, sam naczelny Paweł Lisicki, którego wstępniaki nieraz żeśmy z radkiem mówili, to one powinny być jakoś wydawane poważnie, nie wiem, na czerpanym papierze, złotymi literami, e, bo, bo one są zawsze takie, takie powiedziałbym, e, profetyczne. O. To jest chyba dobre słowo. A więc pan Paweł Lisicki mm, krytykuje Mateusza Morawieckiego. E bezwzględnie krytykuje i to mówię zupełnie na poważnie, czy znaczy, krytykuje, trzymajcie się Państwo, jeżeli stoicie, to usiądźcie, jeżeli pijecie, to odstawi, odstawcie, jeżeli coś jecie, to przełknijcie, bo ja nie chciałbym być odpowiedzialny za zahuśnięcia, za dławienie i tym podobne. Otóż on krytykuje Mateusza Morawieckiego za jego proeuropejskość i służalność wobec e, Europy. E, no my wiemy, jak bardzo europejski jest Mateusz Morawiecki, więc tutaj krytykowanie go za proeuropejskość jest faktycznie, faktycznie dosyć ciekawe. Nie sposób nie zauważyć, że podpisując się pod unijną zasadą pieniądze za praworządność w 2020 roku, premier Mateusz Morawiecki oddał w ręce Brukseli znaczącą część polskiej suwerenności, pisze pan Paweł Lisicki. Dopuścił do tego, by to Komisja Europejska odgrywała w stosunku do polskiego rządu rolę nauczyciela i sędziego. Zgodził się także, by od tych ocen komisji zależał los wypłat dla Polski. Premier obiecał wówczas, że komisja nie będzie mogła ingerować w polski proces legislacyjny, a mechanizm pieniądze za praworządność będzie służył tylko do walki z korupcją. W zamian za to Polska miała otrzymać znaczące wsparcie finansowe z Brukseli, które premier nazwał nowym planem Marszala. No i dalej już był tak pewien tego, że w kwietniu zeszłego roku rząd obieścił na Billboardach, że pieniądze dostał. No i teraz oczywiście pan Lisicki dzieli się swoim rozczarowaniem ostatnimi wieściami o tym, że to jednak nie takie proste, no raportu jeszcze nie znał, więc nie, nie komentuję tego raportu, który wczoraj, wczoraj został opublikowany. No i w sentencja tego wstępniaka jest taka, za brak pieniędzy z Brukseli ma być teraz odpowiedzialny Zbigniew Ziobro. Dziwi się tutaj pan Paweł Lisicki, a nie ci, którzy kompromis ze znakiem zapytania wynegocjowali. Rozumiem, że jeśli pieniądze dalej do Polski nie popłyną, to znajdą się inni winni. Na końcu zapewne będzie to tłumacz, który źle przetłumaczył warunki porozumienia. Tutaj tak sobie kpinki urządza pan Paweł Lisicki. Do pewnego stopnia to zręczna taktyka, pytanie na jak długo? Tak, proszę Państwa. Paweł Lisicki skrytykował pana, premier, pana premiera Morawieckiego za zbytnią proeuropejskość. Za zbytnią proeuropejskość. My możemy się zgodzić, że tak, ta proeuropejskość jest po prostu nie do wytrzymania atakująca, szalenie atakująca. Muszę Państwu powiedzieć jako refleksję ogólną szczytelnictwa tego tygodniowych wynurzeń naszych ukochanych naszych ukochanych eurosceptyków czy eurorealistów, że w ogóle chcę Państwu powiedzieć, że jak temat niemiecki bardzo spadł, Otóż okazuje się w tych tygodnikach, że groźniejszym od Niemiec i Unii Europejskiej jest Donald Tusk, bo, bo to Tusk tam króluje we wszystkich, we wszystkich tygodnikach jako największe zagrożenie dla Polski. Zdaje się, że to co powiedział o wyproszeniu czy wyprowadzeniu Adama Glepińskiego z NBP spowodowało, że że przeskoczył Niemców i Unię Europejską. Nie będziemy o tym mówić, bo to nie temat naszego programu, ale podzielę się z Państwem, bo sami tego możecie nie zobaczyć, a tego się nie da zobaczyć O taki rysuneczek mamy w tygodniku sieci. To jest Związkowiec i Chrześcijanin jest podpisane. Glosa do radomskiej mowy Tuska. Tak, o tak, tak wygląda Donald Tusk. Diable rogi, skrzydła anielskie. Tak się Państwo z sieci, tak, państwo z sieci Tuska, Tuska. Dwie jeszcze uwagi na temat tych tygodników, bo Państwo możecie ich na przykład nie czytać. Nie, Prenumerować. Myślę, że one wszystkie są utrzymywane przez Orlen i Lasy Państwowe, bo reklamy są Orlenu, a artykuły sponsorowane lasów państwowych. Proszę Państwa, cóż nam tutaj jeszcze zostało? Właśnie patrzę, co ja jeszcze. Co ja jeszcze zakreśliłem? No oczywiście fascynujący wywiad Julii Przyłębskiej, o którym już wspominałem w rozmowie z dr Baczyńską, gdzie Julia P. braciom Karnowskim opowiada, jak bardzo jest niezależna. Nie, nie będę nawet Państwu czytał, jeżeli umiecie sobie wyobrazić takiego najbardziej Niezależnego sędziego to właśnie jest Julia P. Tak wynika z tej rozmowy. Proszę Państwa, zawsze można liczyć na Marcina Wolskiego. Nie wiem, czy pamiętacie. To jest taki facet, który 40 lat temu potrafił być dowcipny, a potem mu przeszło. Nie bardzo wiadomo, dlaczego był dowcipny i nie bardzo wiadomo, dlaczego mu przeszło. W tej chwili pisze felietony w gazecie. Polskiej yy, i pisze tak. Teraz powiedzcie Państwo, jakiej władzy on może pisać, to konkurs dla Państwa będzie szybki. Władza, której nie wystarcza sam autorytet, gwałtownie usiłuje podeprzeć go zagrożeniem represjami. Nagle ludzie, instytucje lub tylko same idee zostają wyjęte spod wszelkiej krytyki i następnym stadium może być już czysty kult. Co ciekawe, tendencja taka pojawia się w momencie, gdy władza, bo zawsze chodzi o władzę, zaczyna czuć się pewnie. O jakiej władzy, jaką władzę, którą znacie, można by było opisać tymi słowami. To szybki konkurs dla Państwa. Ja zawieszam głos, żebyście, żebyście mieli możliwość odpowiedzenia. Jaką władzę pan Marcin Wolski w ten sposób opisał? Bo może znacie taką władzę gdzieś w okolicy i moglibyście, i, i moglibyście powiedzieć, która to władza jest. Czy pan Wolski? Czy pan Wolski opisał jakąś polską władzę, czy jakąś inną? Pan Grzegorz pisze, że zapewne Pis. Ja, proszę państwa, także w pierwszym momencie uznałem, że Marcin Wolski przypuścił bezpardonowy, odważny atak na rządy prawa i sprawiedliwości, i że wziął się za nich i teraz będzie przeszkadzał, a nie pomagał. Ale nie, proszę państwa. Tu pan Paweł ma rację. Panie Pawle, ja pana podejrzewam, że pan to czyta. A może nawet jest pan prenumeratorem Gazety Polskiej, tak? Bo to tylko wtajemniczeni mogą wiedzieć. Tak, proszę Państwa, chodzi o Unię Europejską. E, pan Wolski pisze dalej. Zastanawiam się, jakie będą skutki kolejnego idiotyzmu, wykluwającego się w Unii Europejskiej, polegającego na zakazie krytyki gender. Jak wiadomo, ta para nauka jest jedną z najgorszych bredni, jakie zrodziły się w lewackich umysłach. Jak Muszę Państwu powiedzieć, że ja nieustająco e, kocham te, te, ich, e, te, te, te ich takie emocjonalne zbitki. Bo posłuchajcie, to, to jest jak poezja to nie jest proza. E, to, jest, e, to jest poezja. Jak wiadomo, ta para nauka jest jedną z najgorszych bredni, jakie zrodziły się w lewackich umysłach. Słyszycie, słyszycie tę melodię? Naprawdę. No, no po prostu włos się jeży, ciarki przechodzą. Jak, jak człowiek ma taką zbitkę, zobaczcie, ile tam jest tych określeń w jednym krótkim zdaniu. Macie same, w zasadzie same określenia. Krzewiąc banialuki na temat płci. Walczy się ze zdrowym rozsądkiem i podkopuje filary, na których opierała się ludzkość. A to już tak fundamentalnie poszło. Jakbym słyszał dzwon Zygmunta, bijący na trwogę, a, a może nawet wszystkie dzwony kościelne Europy Środkowej, ba, całej Unii Europejskiej. Jest, jest taki patos w tym. Przecież to, proszę Państwa, no, no mówię, mnie porusza, nie wiem jak Państwa. No tutaj pana, pana Pawła, który odgad, albo wiedział, którego zdemaskowałem jako prenumeratora, no to, to chyba też go to, też go to rusza. Ale stało się, Ktoś uznał teorię dziesiątek płci i możliwości ich dowolnego wyboru za naukę i błyskawicznie, jak wyjątkowo złośliwy nowotwór, e, e, zalała ona uczelnie i kampusy uniwersyteckie. Nawiasie, pan Marcin Wolski, co do którego, z tego co wiem, to nie jest doktorem, więc tu można by go było posądzić o pewną zazdrość. Pisze: Najłatwiej robi się doktoraty o czymś, tego nie ma. Może to jakiś kompleks niedoktora wychodzi. To jednak nie wystarczyło. Wyznawcy i kapłani gender zażądali dla siebie wyjątkowej ochrony i potraktowania e, swoich e, hipotez jako obowiązujących pewni. No i proszę Państwa, czas na wielki finał e, tego, e, tego aktu szczelistego, bo Marcin Wolski już nie pisze felietonów, już nie pisze tekstów. O dowcipach nie wspomnę, bo to 40 lat temu ostatni mu się udał. E, on pisze akty strzeliste. Czy dziś już znaleźliśmy się na prostej. Drodze do stosów dla myślących inaczej. Marzy mu się stos jakiś. W głowie rozrzmiewa mi ostrzegawszy dzwonek. To jest zawsze zły, proszę Państwa, omen zły sygnał. Jeżeli mamy głosy jakieś w głowie, Albo dzwonki, to najczęściej powinniśmy pogadać z kimś, kto się na tym zna i może nam pomóc. Pan Marcin Wolski tego nie zrobił, nie pogadał, za to napisał o tym. Trzeba szybko zająć się reformowaniem Unii, zanim sama myśl o reformowaniu stanie się myśl o zbrodniu. A jeśli się nie uda, uciekać jak najdalej. I tu chcę przejść do czegoś bardzo poważnego. Zobaczcie Państwo, Kantak reformuje Unię, Szydło chce reformować Unię, Kaczyński chce reformować Unię, Wolski chce reformować Unię, Dawid Witstein też chce reformować Unię i jego ojciec też chce reformować Unię. Gdzieś tutaj jeszcze taki fragment miałem, jak zdążymy, to, to Państwu go podam. Marcin Wolski jeszcze pisze, że trzeba uciekać z tej Unii. Jeśli się nie uda zreformować. To nie jest, proszę państwa, przypadek. To jest nowy spin. To jest nowa narracja. W tej chwili PiS będzie reformował Unię. Ponieważ tej Unii nie, nie będzie mógł zreformować. No, tak powiedzmy sobie uczciwie. To proszę Państwa, będzie z niej uciekał. No, taka, jest, taka jest prawda. Nie, nie, nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się. Będzie uciekał. Będzie uciekał tak, jak nam tu Wolski to wypisuje. Gdybym miał polecać, proszę Państwa ale nie będę polecał, to w Gazecie Polskiej jest niezawodny Richard, Richard, Richard Czarnecki ze swoim felietonem, który ubolewa. Europarlament na jednej i tej samej sesji, jednego dnia, jednego popołudnia najpierw debatował o decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie ochrony życia, wylewając na amerykańskich sędziów tony pomyj, aby potem zająć się z największą troską imigrantami, którzy giną na granicy Królestwa Maroka i Królestwa Hiszpanii. Wynikało z tego, że życie dzieciaków nienarodzonych jest zupełnie nieważne, a życie imigrantów spoza Europy bardzo cenne. To strasznie oburza Richarda, 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 Ryszar, właśnie tu ktoś proponuje Ryszara, nie mam pojęcia Czarneckiego. No biedny. Biedny chłop. No co, co, ja mam, co ja mam powiedzieć? No jest oburzony. Nie? Kiedyś był taki pomysł na partię oburzonych. Teraz mamy partię mam dość, która też jest partią oburzonych. Może Richard? On zresztą dosyć często zmieniał partię swojego czasu. To, to, byłoby jakieś, to byłoby jakieś rozwiązanie, jakby nową partię oburzonych. Proszę Państwa, w. W gazecie polskiej jest też taki dział najnowsze newsy i nie tylko z obszaru Unii Europejskiej. No i na przykład jest taki news, podatek od kilometrów. Rząd Holandii chce, żeby kierowcy wszelkich pojazdów płacili za wszystkie przejechane kilometry. Nowy podatek ma ich zmusić do rzadkiego korzystania z aut w celu ochrony. Klimatu. Jest to jako news oczywiście straszliwy, mający świadczyć o tym, jak Holandia jest strasznym faszystowskim krajem. Pan Tomasz Mysłek, który jest autorem tej rubryki, chyba nie wie, że w Polsce podatek płacimy w benzynie, czyli de facto od liczby przejechanych kilometrów, bo to tak się przekłada. Jak spalę tą benzynę, to znaczy, że przejechałem ileś kilometrów, jadę na stację benzynową, wkładam pistolet dystrybutora do swojego baku, nalewam i właśnie płacę podatek. Jak myślicie, czy powinienem do pana Tomasza mysłka napisać i mu powiedzieć, że w Polsce też mamy takie straszne świństwo, jak podatek, który de facto, choć pośrednio, jest płacony za wszystkie przejechane kilometry. Czy oszczędzić mu tej wiedzy, żeby, żeby nie zburzyć mu świata, wizji świata, bo to może być trudne. Proszę Państwa, kolejny Euronews. Holendrzy będą kupować, oni mają zresztą w tej chwili, wiecie, ze względu na to, te no, holenderskie e, rozruchy, to mają w tej chwili zakrętkę na Holandię. Przy żółtych kamizelkach to mieli zakrętkę na Francję. Więc Holendrzy będą kupować droższą rosyjską ropę z Indii. E, holenderski portal RTL News podał, że mimo bliskiego zakazu importu rosyjskiej ropy naftowej i oleju napędowego, przez państwa Unii Europejskiej Niderlandy będą nadal kupować rosyjskie produkty naftowe za pośrednictwem Indii. Jak myślicie, czy powinienem panu Tomaszowi Mysłkowi napisać i podpowiedzieć, że Orlen że Orlem kupuje ropę Ural, czyli ropę rosyjską. Nawet bez pośrednictwa Indii. I że jak jadę zapłacić ten podatek, to ja kupuję niestety rosyjską, e, rosyjską benzynę przetworzoną w rafinerii e, w, w rafinerii Orlenowskiej. Jak myślicie, czy on tak skojarzy, że pisze to w Polsce, która nawet nie bawi się w pośrednictwo, tylko kupuje wprost od Rosjan? ropę po to, żeby tworzyć, po to, żeby tworzyć paliwa, paliwa, które kupujemy, które kupujemy, które kupujemy na wszystkich stacjach, bo jak Państwo wiecie, także stacje detal innych brandów niż Orlen. To jest, to jest zakup w hurtowniach orlenowskich. No tak to jest logistycznie zorganizowane. O co miałbym zapytać? Zaraz jeszcze raz mi pokaż. Czemu w Polsce od kwoty 4000 brutto państwo realnie zabiera 1800 zł, a w Holandii jest to jakieś 12-13%? Realnie do kwoty 23 tysiące euro. Niech to wyjaśni. Proszę Państwa, ja w tych gazetach nie szukam wyjaśnienia. Naprawdę. Oni niczego nie wyjaśniają. To, co w tych to jest, proszę Państwa, cały czas narracja, jak to się w tej chwili mówi. Kiedyś się to nazywało słowem propaganda, które moim zdaniem jest właściwsze mamy do czynienia z propagandą ja państwu pokazuję że ta propaganda potrafi być czasami bardziej wyrafinowana ubrana w formę analizy ekonomicznej ubrana w formę wieści z Eurolandu jak to oni pięknie mówią i zupełnie zupełnie i to też jest cecha gdzieś w połowie covidu się to zaczęło Zupełnie abstrahującą od polskich realiów. Czyli oburzamy się na Holendrów za jakieś rozwiązanie, które w Polsce funkcjonuje w bardzo podobnej formie. Oburzamy się na Holendrów, że kupują rosyjską ropę, którą Orlen kupuje, daje 40% marży własnej i sprzedaje. Nam po, w tej chwili no, spadło po 7 z groszami, ale przecież przez moment za e, 8 zł e, za litr. Moi drodzy, szybciutko. E, jeśli chodzi o polexitowca, polexitowca e, tygodnia. Ja mam w głowie dwie kandydatury. Pana Kantaka, który ma bardzo dużo do powiedzenia na temat raportu, i pani Beaty Szydło, która trochę mniej na temat tego raportu powiedziała, ale jest bardzo, ale to bardzo konsekwentną orędowniczką konfliktu z Unią Europejską i jest bardzo pracowita w tym względzie. Ja poproszę jeszcze raz tego tweeta Beaty Szydło, żebyśmy powiedzieli, Jed, jeden, jedni drodzy, to znaczy, i kanta, i szydło są bardzo zasłużeni. Uważam, że Beate Szydło, poza tym tweetem, który był chyba pierwszym polskim komentarzem do raportu, to myślę, że poza tym tweetem jej się po prostu, że ją zacytuję, należy docenienie w naszych wyborach. Pole zitowca miesiąca i korzystając z tego, że Radek co najwyżej na czacie będzie próbował oponować, a w studiu jestem sam i w głosowaniu będę, będę sam, proponuję, żeby za tę wypowiedź pani Beacie Szydło. Tak. Przyznać tytuł polegzitówki tygodnia. A powiem Państwu jeszcze na koniec, że miała pewną konkurencję i ja się nad tym zastanawiałem, bo na przykład jest Pan Poseł Ast. Też mamy pewną wypowiedź, którą zacytuję, ale moim zdaniem to Pan Poseł Ast nie ma takiej wagi. Poproszę screena z Panem Astem. E... Marek Ast, pytany o raport Komisji Europejskiej, wyraził swoje zdziwienie tym, że takie stwierdzenia zostały w nim zawarte, skoro w Polsce byli przedstawiciele Komisji Europejskiej. To pokazuje złą wolę po stronie Komisji Europejskiej, jeśli tego rodzaju raport powstaje po wizytach przedstawicieli Komisji Europejskiej w Polsce, gdzie mogli na własne oczy przekonać się, że szereg zarzutów podnoszonych przez opozycję jest po prostu nieprawdziwa. Po czym? Pan poseł Ast opowiada, co jest nieprawdziwe: nie ma w Polsce chociażby stref wolnych od LGBT. No i tu, proszę Państwa, ręce opadają z tym kolesiem. A te wszystkie uchwały, które wspólnie z Ordo Juris żeście promowali po Polsce, uchwały Rad Gmin, Powiatów, zdaje się, że nawet ze dwa województwa tego typu debilizmy przyjęły. Pan poseł Astny nie ma zagrożonej wolności słowa. No i tutaj się już uśmiałem jak norka hmm, zupełnie. Wydaje się, że wręcz dziennikarze cieszą się zdecydowanie większą swobodą niż w innych państwach europejskich. Ja mogę, proszę Państwa, potwierdzić. Dziennikarze się po prostu cieszą. Tu kropka. Dziennikarze się cieszą. Patrzą na pana Asta i się e, cieszą. Patrzą na Jarosława Kaczyńskiego i się cieszą. Tym się zajmują, proszę Państwa, dziennikarze, a przynajmniej ci pracownicy mediów, którzy dziennikarzami się nazywają, i są w tych mediach, które pan Ast lubi. I mimo tego, że pan Ast jest człowiekiem głęboko zasłużonym w antyeuropejskich działaniach PiS, jako wielokrotny, że tak powiem, recydywista, w sprawozdawca, na przykład w Trybunale Konstytucyjnym, to proszę państwa, ja się upieram arbitralnie. Że Beata Szydło, jej się tytuł poleksytówki tygodnia po prostu należy. To jest reset obywatelski.